Cześć, witajcie w nowym odcinku Winning Engineering, gdzie przyjrzymy się danym z telemetrii, aby poznać szczegóły kwalifikacyjnego pojedynku w Bahrajnie pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. Publikowanie danych z telemetrii przez zespoły F1 jest niespotykane. I choć wykresy, które otrzymaliśmy, są niewielkim wycinkiem tego, czym dysponują inżynierowie wyścigowi, pozwalają nam one poznać kulisy walki o pole position. Na czerwono zaznaczono dane z Mercedesa Lewisa Hamiltona, a niebieskie linie pokazują dane z przejazdu RB16B Maxa Verstappena. Patrząc od góry, mamy kolejno kanały przedstawiające biegi, wychylenie kierownicy, gdzie pik w górę oznacza skręt w prawo, a odchylenie wykresu w dół symbolizuje obrót kierownicy w lewo względem położenia neutralnego. Następnym kanałem jest prędkość, położenie pedałów gazu i hamulca, które nawiasem mówiąc mogą być położeniem przepustnicy i ciśnieniem płynu hamulcowego. A na samym dole mamy różnicę czasu między Lewisem a Maxem, gdzie jako czas referencyjny, czyli wartość 0, użyto czas Hamiltona. Każdy wzrost na tym wykresie oznacza stratę Verstappena do Hamiltona, a spadek równoznaczny jest z budowaniem przewagi Maxa nad 7-krotnym mistrzem świata. Osią X dla każdego z wykresów jest dystans okrążenia, a każdy z 15 zakrętów toru został zaznaczony na pasku u góry ekranu. Aby uzyskać pełny obraz tego, co miało miejsce podczas przejazdów decydujących o tym, kto wystartuje z pole position do inauguracyjnego wyścigu, spójrzmy na dane z telemetrii razem z onboardami z samochodów Maxa i Lewisa. Sekwencje zakrętów 1-2-3 Lewis i Max przejeżdżają w bardzo zbliżonym tempie. Pierwsze różnice pojawiają się na dojeździe do zakrętu numer 4. Na końcu strefy hamowania Lewis zyskuje dystans nad Maxem, nieco przeciągając manewr hamowania bliżej szczytu zakrętu, co jest widoczne na wykresie prędkości. Przewagę jest w stanie utrzymać jeszcze na początku wyjścia z tego zakrętu, lecz Max podrabia ją z nawiązką na prostej do zakrętu numer 5. Dzięki wcześniejszemu zakończeniu do hamowania, Max nadaje priorytet wyjściu z zakrętu i wcześniej niż Lewis osiąga pełne otwarcie przepustnicy. Uzyskaną przewagę prędkości Max utrzymuje w kombinacji zakrętów 5, 6 i 7, dodatkowo agresywnie najeżdżając na tarp. Niższa o 7 km na godzinę prędkość Mercedesa w najszybszym zakręcie toru prawdopodobnie zmusza Lewisa do redukcji biegu. Jednak znacznie wyższa prędkość Maxa wymusza także większe odjęcie gazu w zakręcie numer 7, co pozwala Lewisowi odrobić część strat. Do kluczowej sytuacji dochodzi w sekwencji zakrętów 9-10. W zakręt numer 9 Max wjeżdża z wyższą prędkością i obiera szerszą linię przejazdu, mniej wytracając prędkość. Tym samym przygotowuje lepsze wyjście z kluczowego zakrętu numer 10, po którym następuje długa prosta. Lewis, pokonujący zakręt węższym torem jazdy, traci przyczepność tylnej osi i zakłada szybką kontrę, aby odzyskać pełną kontrolę. Manewr ten widoczny jest na wykresie wychylenia kierownicy i przede wszystkim odzwierciedlony w stracie czasowej do Maxa, wzrastającej o około 0,2 sekundy. Dzięki zbliżeniu na dane z zakrętu numer 10 widzimy, że Max również nie ustrzegł się drobnych problemów. Na wyjściu z zakrętu zbyt agresywnie wcisnął pedał gazu i prawdopodobnie przez drobną niestabilność musiał na chwilę wycofać się z przyspieszania, co jest widoczne na wykresie prędkości. Fragment toru między zakrętem 10 a 14 kierowcy przejeżdżają w bardzo zbliżonym tempie, a uwagę zwracają wyższe prędkości uzyskiwane przez Red Bulla, co spowodowane jest użyciem energii elektrycznej pochodzącej z systemu ERS na dłuższym odcinku prosty. W zakręcie numer 14, podobnie jak w czwórce, Hamilton później kończy hamowanie, zyskując czas na wejściu w zakręt, a zarazem tracąc dystans na wyjściu z wirażu. Potwierdza to różnicę w stylu jazdy obu kierowców. Na końcu okrążenia widzimy oba bolidy przyspieszające znacznie na prostej, co jest prawdopodobnie spowodowane spożytkowaniem niewykorzystanej jeszcze energii z ERS. Mercedes, zgodnie z tym co zauważyliśmy wcześniej, zachował jej więcej, dzięki czemu osiąga większe przyspieszenie na ostatniej prostej, odrabiając nieznacznie czas do Maxa. Na przestrzeni całego okrążenia zauważalne jest, że Hamilton po rozpoczęciu hamowania
nieznacznie opóźnia redukcję biegów oraz stopniowo zmniejsza otwarcie przepustnicy. Ten zabieg może mieć na celu minimalizację nurkowania samochodu spowodowanego hamowaniem. Dzięki utrzymaniu samochodu w bardziej płaskim położeniu, Lewis utrzymuje lepszy balans aerodynamiczny. Działanie elementów aerodynamicznych w położeniu bardziej zbliżonym do nominalnego pozwoli utrzymać lepszą przyczepność tyłu pojazdu. Widoczne jest, że Max jest w stanie pokonywać szybkie zakręty z wyższą prędkością, co może świadczyć o aerodynamicznej przewadze Red Bulla nad Mercedesem w Bahrajnie. Choć przedstawiona analiza jest jedynie interpretacją niewielkiego procenta danych zbieranych przez zespoły F1, to mam nadzieję, iż pozwoli ona poznać więcej szczegółów fascynującej walki pomiędzy kandydatami do tytułu mistrzowskiego. To tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Cześć!